chciałem wszystkich serdecznie powitać w Centrum Rzeźby Polskiej w Morońsku na kolejnym, na otwarciu wystawy Alfabet Rzeźby. To już jest trzecia czy czwarta? Czwarta edycja. Chcę powiedzieć, że wśród tak dla mnie tego grona jest dzisiaj, są dzisiaj obecni członkowie Rady Programowej, która obraduje i specjalnie przyszli na otwarcie wystawy. Są na... Czwarta edycja Alfabetu Rzeźby to ważny nasz program edukacyjny, który wymyśliliśmy właśnie kilka lat temu. Pomysł z pozoru banalny, no, rodzaj takiego leksykonu. Poruszamy się zgodnie z porządkiem alfabetu, ale przy pomocy tego klucza staramy się prowadzić taką propedeutykę wiedzy o sztuce, o estetyce, o odbiorze sztuki. Myślę, że takie przynajmniej otrzymuje sygnały, że ten projekt jako takie swoiste perpetuum mobile sprawdza się w działaniu. To, że jest to wystawa tak pojemna, pokazująca bardzo różne zjawiska w sztuce, w historii sztuki, nie tylko w samej historii rzeźby, chociaż wokół niej właśnie się koncentrujemy, daje nam możliwość pokazania zarówno takich terminów, które są ściśle terminami architektonicznymi, zahaczającymi jedynie o rzeźby, łączącymi te dwie dziedziny. Dalej tutaj akurat podczas tej wystawy skupiliśmy się na terminie klasycyzm, na rzeźbach klasycyzujących, artystach nawiązujących do tego terminu. Cieszę się także, że mogliśmy pokazać nurty XX wieku, kubizm, konceptualizm. W nowej odsłonie pojawiają się tutaj prace takich artystów jak na przykład Natalii Lachnachowicz, banany oddane w brązie, które nie były dotychczas znane akurat właśnie w swojej rzeźbiarskiej odsłonie. Nie mogło także zabraknąć takich artystów jak duet Kwiet-Kulik, artystów, których prace odcisnęły bardzo duży wpływ na następujące pokolenia, takich jak Jerzy Jarmuszkiewicz, Mariusz Kijewski. Prezentujemy także pracę Jana Kucza, innych artystów, którzy na co dzień występują może troszeczkę w innym kontekście. Także bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy do oglądania wystawy. Satysfakcję z pracy zawodowej. To jest wartość naprawdę nie do przecenienia. Także ja gratuluję, proszę o kontynuację. Nawet jeżeli skończymy na Z, proszę Państwa, zawsze będzie możliwe, żeby zacząć alfabet od początku. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy. Thank you.
Dziękuję.